Znaczy ja już jakby podsumuję może to, co wcześniej powiedziałam, bo Państwo mówią, że obywatele nie dostali tej informacji. Wykorzystaliśmy telewizję, wykorzystaliśmy radio, wykorzystaliśmy prasę, wykorzystaliśmy władze lokalne. W związku z tym pytanie, czego zabrakło? Czego zabrakło w takiej, nie, jeżeli chodzi o kanały komunikacji, to jest jakby jedna rzecz, bo uważam, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwe kanały dotarcia z taką informacją do społeczeństwa. Jeżeli chodzi o zlecenia, to te badania przygotowuje dla nas firma SMG KRC, natomiast poszczególne elementy kampanii, one są realizowane, ponieważ one zaczęły się w różnych etapach. Przykładowo spoty dotyczące naziemnej telewizji cyfrowej powstały przy współudziale i aktywnym zaangażowaniu nadawców, którzy dodatkowo finansowo włączyli się do tego procesu. A pozostałe elementy typu współpraca z radiami, to już jest nasza działalność i to my tą współpracę nawiązujemy. Również jeżeli chodzi o nawiązanie na przykład współpracy ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych czy Super Ekspresem, te wszystkie działania wykonuje nasze Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jeżeli chodzi o całkowity koszt, to ja oczywiście mogę takie informacje przekazać. W tym roku to myślę, że jest to już koszt około 1 000 000 złotych. Natomiast jeżeli chodzi o moją prośbę też do Państwa, to właśnie na Komisji Innowacyjności mówiłam o tym, że bardzo chętnie również przyjmę wszystkie głosy krytyczne, wszystkie Państwa uwagi, które dotyczą tego, jak prowadzona jest strona, jakie działania, jakich i czy jak i czy jakieś jeszcze działanie możemy podjąć, żeby rzeczywiście zapewnić taką wiedzę wszystkim obywatelom, bo jest to nasz przecież wspólny cel. Dziękuję bardzo. Pani.